Krzysztof Danielewicz, pomocnik Stali Rzeszów. Witam Cię, Krzyśku. Przetrawiłeś już to sobotnie spotkanie? Tak, chociaż nie ukrywam, że gdzieś tam chodziło za mną trochę w tą niedzielę. No bo boli nas po prostu, boli nas to, że przegraliśmy taki mecz, gdzie jesteśmy świadomi swojej jakości, a momentami jakby dajemy rywalowi, żeby gdzieś tam grał taką grę, którą on preferuje, a nie my. I w tych fragmentach meczu po prostu cierpieliśmy i zazwyczaj traciliśmy bramki. Więc to nas boli, ale też nie jest tak, że to był jakiś mecz fatalny, bo bardzo dużo ciekawych momentów, bardzo dużo pozytywnych momentów. I też się na tym będziemy skupiać, wiadomo, no, to też jest już poziom wyżej i przeciwnicy jeszcze bardziej będą starali się nas gdzieś tam rozgryzać i gdzieś tam jeszcze bardziej będą się uciekać do przeróżnych sposobów, żeby po prostu, no my chcemy ich przechytrzyć, oni chcą przechytrzyć nam. Każdy zespół ma swój sztab, każdy ma swoich trenerów, analityków i jedni wybierają takie metody, inni tacy. My musimy być po prostu odporni na wszystko i robić swoją grę i trzymać swoje warunki tak naprawdę w jak największej ilości minut, jeśli nie w całym meczu, więc to jest taki nasz cel na następne mecze, żeby kontrolować wydarzenia boiskowe i naszą jakością jakby pokazywać, że przewyższamy przeciwnika niezależnie z kim będziemy grali. Ciężko było rozwinąć skrzydła, prawda? I chyba tego należało się spodziewać, że na tym trochę mniejszym boisku niż takie klasyczne te boki mogą być pozamykane. No tak, ale to już też gdzieś tam stykaliśmy się z takimi sytuacjami, meczami na drugiej lidze, gdzie zespoły mocno się nastawiały i mocno blokowały nam skrzydła. Wtedy się tworzyło miejsce gdzie indziej. My dobrze wiemy gdzie, my też wiemy jak je powinniśmy wykorzystywać, ale czasami po prostu jeszcze nam to nie wychodziło, ale na pewno nie jest tak, że jak nam zablokują skrzydła, to nie ma naszej gry, bo mamy wielu zawodników jakościowych, wiemy jak to wykorzystywać, wiemy gdzie są miejsca, do których gdzie ma wylądować piłka po to, żeby to przyniosło nam korzyść, więc to nie jest tak, że wystarczy nam Stali Rzeszów odciąć skrzydła i nie ma Stali Rzeszów. Będziemy dążyli do tego, żeby po prostu być elastyczni i żeby nawet też sami na boisku doprowadzać do sytuacji, gdzie sami to potrafimy zobaczyć na bieżąco, gdzie są te wolne przestrzenie i wtedy je wykorzystywać. Po tym jak straciliście bramkę na 1-2, no w zasadzie zamknęliście rywala na jego połowie. Nie wiem, zgodzisz się ze mną, że troszkę cierpliwości momentami brakowało? Cierpliwości, to też jakby myślę, że cierpliwość mieliśmy, bo to były też akcje, w których tak naprawdę sporo podań wymienialiśmy i gdzieś tam zbliżaliśmy się w okolice pola karnego puszczy, więc nie wiem czy cierpliwości, bardziej myślę, że może jakiejś takiej chłodniejszej głowy, czy gdzieś tam zakończenia tej sytuacji celnym podaniem i strzałem, bo ta końcówka była naprawdę niezła w naszym wykonaniu, gdzie dążyliśmy do strzelenia bramki. Tak naprawdę praktycznie nie wpuszczaliśmy puszczy na własną połowę, więc graliśmy nieźle. Wydaje mi się, że graliśmy właśnie konsekwentnie, cierpliwie i utrzymywaliśmy się przy piłce na połowie przeciwnika, próbując przebić ten ich mur. No, jak wiemy, to nie jest łatwe zadanie w niepołomicach gdzieś tam strzelić im bramkę, kiedy się już wszyscy bronią, ale próbowaliśmy. No, niestety nie wyszło. Fajna dla nas lekcja, żeby też nam pokazała, że są zespoły, które grają w taki, a nie inny sposób i my musimy jakby ponad wszystko nie wypuszczać z rąk, że tak powiem, kontroli nad meczem. Puszcza to już historia. Teraz w środę mecz pucharowy z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. No nie wiem, czego się można spodziewać po takim meczu, że przyjeżdża rywal, który no, w tym momencie jest dwie klasy niżej, a jeszcze parę miesięcy temu graliście w tej samej klasie rozgrywkowej? No dla nich to na pewno będzie fajna okazja, żeby zagrać z takim rywalem jak mnie, żeby się pokazać. Zawsze jak zespół z niższej ligi przyjeżdża, to nie ma nic do stracenia. A dla nas to jest, myślę, fajna sytuacja, żeby się rozpędzić, nabrać takiej pewności i tak jak już mówiłem, może przetrenować pewne rzeczy, które gdzieś tam w meczach czasami nam brakuje. Więc myślę, że to taki będzie mecz fajny, ale tak naprawdę no, my bardzo wierzymy w naszą drogę w Pucharze Polski, więc dla nas to jest bardzo ważny mecz i w żadnym gdzieś tam momencie nikt nie myśli, żeby sobie go odpuszczać czy coś w tym stylu, tylko po prostu lecimy na maksa i tyle.
Dziękuję bardzo.